Agresor groził życiem maczety i noży. Młodzież z całej szkoły, około 750 osób jest ewakuowanych. Wszystkie te osoby przebywają na jednej sali w szkole. Jest to miejsce zabezpieczone. Policjanci przeszukali już wszystkie sale w celu odnalezienia ewentualnego ładunku. I w tej chwili czekamy na zespół antyterrorystów. W ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Policja opracowało specjalną broszurę obligującą zarządców placówek oświatowych do wdrożenia procedur na wypadek wtargnięcia napastnika do placówki oświatowej. Oczywiście stosując się do tych zaleceń, opracowaliśmy wszelkie procedury na taką ewentualność.